Na kanale Wujka Czarka wita was nie kto inny jak Wujek Czarek, tak powinienem siedzieć, tak, tak. 600 tysięcy subskrypcji, no jeździ, Wujek ma dychsję, ma dobrą dychsję. 600 tysięcy subskrypcji, pęku, już mam dzisiaj, na dzień dzisiejszy, nienawidzę tego określenia, zauważcie, ten język polski jest taki, pełen pułapek, na dzień dzisiejszy. Dzisiejszy dzień, wczorajszy dzień, pojutrzejszy dzień, w każdym razie na dzień dzisiejszy mam 603 z hakiem. No, hak. Mam chrypę, muszę wam powiedzieć, bo mam guza na strunach głosowych, ale spokojnie. Jak usłyszałem wyrok guz, to nie był wyrok, bo pan doktor mi mnie uświadomił, świetny pan doktor, MML, jest genialna taka przychodnia. Oni mi wyleczyli zatoki w Warszawie. I on powiedział, że proszę się nie bać, nie denerwować, dlatego, że to jest choroba zawodowa. Nauczyciele to mają, aktorzy, takie im się robią guzki. To jest do usunięcia, tylko trzeba uśpić człowieka. A ja bardzo źle to uśpienie niestety przechodzę. Budzę się zawsze wkurzony. Oni mi za narkotyki podają po prostu chyba. Tak czy inaczej pogrzebiemy najpierw, zanim zaczniemy, w szufladzie mojej żony. O, oto i ona. I co tu mamy? Dun, dun, dun. To jest tattoo. Tattoos. To są tatuaże do przyklejenia. Zaraz powiem o tych tatuażach, ale najpierw puścimy czołóweczkę. Uwaga, zaczynamy odcinek Q&A. Tylko pytania od jednej osoby. Być może to jest grupa osób. Nazywa się Popkulturalna Ściana. 20 pytań, 20 odpowiedzi. Zdecydowałem się na ten odcinek taki solowy, bo... ja może wyjdą 2 albo 3 odcinki, to was od razu przepraszam. Jak wiecie, jak Wujek się rozgada, tak będzie gadał. Boję się, że gdybym chodził na randki w tych czasach, kiedy tak gadam, to one by spały. A teraz pobudka, zaczynamy! Kupowałem ostatnio takie podobne tatuaże dla dzieci, żeby nakleić na rączkę, bo dzieci lubią wakacje, coś tego, takie rzeczy mieć. Otóż okazało się, słuchajcie, że te bydlaki, ci, którzy rozprowadzają narkotyki, uważajcie na to rodzice, jeśli ktoś jest rodzicem, rzekomo, bo nie wiem, czy to jest prawda, dzieciom podają narkotyki, żeby uzależnić dziecko właśnie w takim tatuażu. Że tam jest dawka narkotyku, która się wchłania przez skórę. Po prostu jak to usłyszałem, to włosy mi stanęły. Resztka włosów mi stanęła. To jest takie już, słuchajcie, niebezpieczny świat. Tak mówię ku przestrodze. A teraz zaczynamy Q&A. Popkulturalna Ściana zadała 20 pytań. I jeszcze napisała tak, Popkulturalna Ściana. Nie jestem dziewczyną. Szkoda. Dobra, żart. Espresso? Nie wiem, czy wiecie, że zawsze przed espresso Włosi piją wodę. Widziałam w kranie wodę i to taką, co się pije. Zobacz, patrz. Woda. Po wódce mi się tak nie krzywił. Kawka, rączka, żeby se pały nie zalać. I espresso. Czyli najpierw woda, potem espresso. Czy lubi pan czasem gdybać? Aha. Powiem wam anegdotę. Mój wielki przyjaciel, wspaniały aktor, wybitny aktor, uważam, że kompletnie niewykorzystany w polskiej kinematografii jeszcze, czyli Paweł Wilczak. Pozdrawiam cię, Pawełku, bardzo serdecznie. Chciałbym, żebyś był gościem w moim programie. Zaproszę cię do mnie do domu. Wreszcie może przyjdziesz. Ma lekką dysleksję. Polega to na tym, że jak przychodzi na próby do szkoły, na próby czytane, do teatru to nie, bo on mało gra w teatrze, ale próby czytane, pamiętam z Pawłem, to najpierw sobie musi w domu naczytać, żeby potem czytać płynnie. I któregoś razu, kiedy grał z Asią Brodzik, ze swoją obecną partnerką, żoną, w serialu słynnym Kasia i Tomek, o, gigantyczna popularność, i zostali państwo... Asia Brodzik i Paweł Wilczak zaproszeni do domu dziecka na otwarcie biblioteki, do jednego z największych domów dziecka w Warszawie, żeby zaszczycić. No i oczywiście się zjawili. A ponieważ Paweł wtedy celebrował swoją wielką
cudowną karierę. Był chyba lekko, że tak powiem, no, miał w żyłach świeżą krew, która ma wzór chemiczny. W każdym razie był bardzo zadowolony, no i zaszczycił. No tam brawa, dostali, weszli, tak mi opowiada Paweł. I słuchajcie, taki numer, no bo te książki, no i Paweł musi coś powiedzieć mądrego, tak te dzieci tak patrzą, wpatrzone, nie? W pana Tomka, nie? Z tego serialu. I on tak chodzi, chodzi i tak te książki są, tak jak u mnie oczywiście, a to nie widać, no grzbietami są ułożone i Paweł tak nachylił, przechylił główkę i czyta te tytuły, mówi, o, jakie fajne macie książki. Dyslekcja. Życie Jerzyka Chytruska. Cisza. Popatrzył. A, przepraszam. Życie Jezusa Chrystusa. Także, no, trzeba z tym uważać, zwłaszcza na pewnym poziomie. To jest słynna anegdota moja ukochana. Pawła kocham i po prostu Jerzyka Chytruska też. Więc, pierwsze pytanie. Patrzcie, jeszcze nie zacząłem pierwszego pytania, a już nie wiem, ile minut gadam. To jest jakaś... Wujek jest zdrowy, siostro kaftan. Czy lubi pan czasem gdybać, zwłaszcza zapatrując się na obecny moment swojej kariery? No, oczywiście, że lubię gdybać. Co by było gdyby? Co by było, gdybym posłuchał pana Andrzeja Wajdy, który zawsze mi mówił: niech pan nie gra wszystkiego, niech pan poczeka na swoją rolę, nie musi pan tego robić, panie Cezary. Pan jest świetnym aktorem. No, ale ja muszę dzieci nakarmić. Nie, pan będzie miał propozycję, proszę poczekać. Gdybym posłuchał wtedy pana Andrzeja Wajdy, pewnie zagrałbym w innych filmach niż te, w których zagrałem. Co nie znaczy, że ja tego żałuję, że zagrałem w tych filmach, w których zagrałem. Ale chyba nie zagrałbym w tylu komediach. Jeżeli teraz miałbym sobie pogdybać, to co by było gdyby? Co by było, gdybym nie wziął kilku, może kilkunastu ról w takich filmach pośrednich, za które po prostu otrzymywałem pieniądze, chociaż, tu mówię na swoje usprawiedliwienie, nigdy nie odwalałem chałtury. Chałtura polega na tym, że coś olewasz, nie dajesz z siebie wszystkiego, robisz tylko dla pieniędzy. Nie. Nie mam czegoś takiego w charakterze. Jeżeli ktoś mówi, że jak jadę gdzieś do jakiejś małej miejscowości z moim kabaretem, do Domu Kultury, jadę, bo mam chałturę, to dostaje takiej żyły. Chałturę można zrobić nawet wtedy, kiedy się gra Hamleta. Kiedy masz tego Hamleta w dupie i publiczność masz w dupie. To jest chałtura. Ja moją publiczność kocham, bo moja publiczność, która siedzi przede mną, jest moim Panem Bogiem. Ja bez niej nie żyję. Jest moją wyrocznią. Ona ze mną rozmawia, gaworzy. Jak ja coś mówię, ona się śmieje i tak jak... Ja to słyszę z tamtej strony. Ja kocham to dziecko. Rozumiecie? To jest nieprawdopodobne. Ja zawsze na każdym występie daję z siebie wszystko, co mam najlepsze. I mogę się źle czuć, może mi coś boleć i tak dalej, ale wchodzisz na scenę, masz taką adrenalinę i wszyscy tam organizatorzy z jakichś takich właśnie mniejszych miejscowości zawsze pytają, mówią, panie Pazura, to pan się jeszcze denerwuje? Ja mówię, panie, ja się dopiero denerwuję. Kiedyś, kiedy byłem młody, nie zdawałem sobie sprawy z odpowiedzialności za to, co mówię, z odpowiedzialności za słowo. A dzisiaj okazuje się, jak do mnie młodzi ludzie przychodzą i mówią, bo pan powiedział coś takiego i mój tata mówi, że ja powinienem pana słuchać. To znaczy, że co? Że nie jestem już idolem, a być może dla niektórych ludzi jestem jakimś autorytetem w czymś. Dlatego ja muszę uważać na to, co mówię. I nie to, że zakładam sobie cenzurę taką prywatną, ale kto wie, może troszkę tak. Więc gdyby tak było, to pewnie selekcjonowałbym wybór. Nie wziąłbym wszystkich tych rzeczy, które wziąłem, bo jest ich trochę za dużo. Wyobraźcie sobie, że jeżeli przez te 30 lat pracy ja zagrałem w ponad 70 tytułach, a niektóre tytuły to jest kilkanaście odcinków serialu. No to słuchajcie, to znaczy, że ja spędziłem ponad połowę życia na planie filmowym, takim czy innym. Więc w moim obecnym momencie kariery na pewno zastanawiam się, co by było gdyby. Zauważyłem, że moi koledzy, którzy sobie spokojnie czekali, mówię, na przykład myślę o Robercie Więckiewiczu, ja go często spotykałem, kiedy ja podjeżdżałem jakąś super furą pod
pod wytwórnię. On stał już w jakimś kostiumie. Ja mówię, cześć, cześć, myśmy się znali przecież od dawna. I ja pamiętam, zawsze mu wyłożyłem wielką karierę, ale on właśnie powoli budował swoją pozycję rolami. Aktor jest tym, kim był w ostatniej swojej roli. Ja to przeżyłem dokładnie. Byłem najpierw Czarkiem z Pogranicza w ogniu, potem byłem Wiadernym z Krola, potem Nowym z Psów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem Cezarym z 13 posterunku przez długie lata. Że jakby to się przykleja, rola się przykleja do człowieka. I na pewno teraz nie poszedłbym ścieżką komediową. Do końca. Wyobraźcie sobie, jest coś takiego genialnego. No jest aktor, sobie gra w filmach, mówią, ale fajny, przystojny, tu kobiety go uwielbiają. Mówi aktorze amerykańskim, jednym, i nagle zaśpiewał w filmie La La Land. To on jeszcze umie śpiewać, grać na pianinie. Jej, jaki on jest genialny, ileż on umie. A stary, jak to pokazałby od razu, to by przygrywał do kotleta w restauracji. Jest wspaniały aktor polski, Robert Rozmus. Mój kolega. Pokazał, że umie śpiewać. To zaczęli go obsadzać w rolach śpiewanych. Kto potem pomyśli, że on mu umie grać? Nie wolno pokazywać swego talentu do końca. Tak było z Sergiejem Bubką. Był taki tyczkarz. Radziecki czy rosyjski już. No nieważne, w każdym razie stamtąd. I on na jednym z treningów pierdzielnął rekord świata o 20 centymetrów. Wyobraźcie sobie? No, wiesz, jest tam 6 metrów, ileś jest rekord świata, a on pierdyknął to 20 centymetrów i mówi, jadę na meeting do Oslo czy gdzieś i pierdzielnę 20 centymetrów rekord i już mnie nie dogoni nikt nigdy przez 100 lat. Bo to jest niemożliwe. Taki talent jest raz na ten. A jego mądry menadżer wziął go za rękę i mówi tak, pogięło cię, Sergiej? Bo on nie był z Rosji, on był z tych krajów, które umieją liczyć pieniądze inaczej. Mówi, posłuchaj, nie. Na każdym meetingu będziesz bił rekord o centymetr. Tylko musisz się utrzymać w formie. A on wie, dlaczego? Jak pierdzielny raz. Bo za każdy ci zapłacą oddzielnie. Nie zapłacą ci raz za jeden rekord, tylko będą ci płacić za 20 rekordów. A on mówi, wow, to tak tego nie liczyłem. A to tak trzeba liczyć. Tak samo ja w filmie powinienem był zrobić to samo. Pokazywać kolejne swoje umiejętności. No bo wydawało mi się, że mam różne. Powolutku. Po kolei. Wyobraźcie sobie, jakbym tak pierdyknął, zrobił takie poważne kino, odebrał jakieś nagrody poważne i nagle zrobił 13 posterunek. No ludzie by zwariowali. A tak to mówią, nie, to pazura, wiadomo, on się będzie wygłupiał. Na poważnie nie umie. Skąd wiesz, że nie umie? Skąd wiesz, że nie umie, jak mi nie dałeś, żeby zrobić? A potem się jeszcze trzeba popatrzeć na sprawę z innej strony, że publiczność już cię nie chce na poważnie. Pokazuje się pazura, to mają być jaja. Ty jesteś pazura, no to dawaj, rozśmieszaj mnie, ja nie chcę ciebie na poważnie. I kręcisz bicz na siebie. Oczywiście w Stanach Zjednoczonych masz coś takiego, jak doradców, jak tak zwanych agentów. U nas instytucji agenta nie ma. Się koledzy agenci wkurzą. Nie ma, nie ma. Agencja no po prostu podpisuje umowy, bierze za to jakiś tam ten scenariusze podrzuca, kontroluje terminy. Ale nie ma czegoś takiego, żeby mówię tak, nie bierz tej roli, weź tamtą. Nie, po prostu ty, proponują ci to, bierzemy. Łooo, ale fajnie, dali. W Ameryce tak się nie robi. Jak już jest aktor, który coś osiągnął, to już się go pozycjonuje i to się robi świadomie. Ja podejrzewam, że przy takim Leonardo DiCaprio to jest, nie wiem, sztab ze 20 osób, które na to pracują, bo jego stać na to, żeby im zapłacić, a oni mają za co żyć, żeby myśleć tylko o nim. Rozumiecie, o co mi chodzi? No to jest inne przełożenie, jak w rowerze. Znaczy, nie są tylko dwa pedały, ale są jeszcze przerzutki. No. A u nas się skupia wszystko na dwóch pedałach. Nie bierzcie tego dosłownie. Uwaga, na drugie pytanie. Patrzcie, dopiero drugie, a jest 20. Czy to jest dla Pana osobiście wyjątkowy, interesujący moment życia zawodowego? Nagle pojawili się gangsterzy i popaprane szuje jak Fajkowski. Tak, Mariusz Fajkowski z serialu Ślepnąc od świateł. Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest ten moment, na który czekałem, a on się pojawia u aktorów w różnym momencie życia,
I też w różnym stanie przemyśleń i widzenia świata. Ja pamiętam, czytałem bardzo dużo, bo ja kochałem i kocham tego aktora, czyli Janusza Gajosa. On miał bardzo duży problem z wyjścia z szuflady z Janka, z Czterech Pancernych. Bo był młodym, pięknym blondynem. I jak go zaszufladkowali w tego Janka, no to co z tego, że grał w teatrze i tak dalej, jakby nie dawali żadnych innych ról filmowych. I ten pan, wybitny polski aktor, czekał na swoją okazję. I co miał zrobić? On mógł tylko czekać. Zmienił warunki fizyczne. Nie wiem, przytył, twarz mu się zmieniła, stał się charakterystyczny. Już tego pięknego blondaska nie zostało nic. I dopiero wtedy udowodnił, bo dostał szansę, że może grać inaczej. A jeszcze po drodze był kabarecik Olgi Lipińskiej, gdzie pan Janusz Gajos grał Tureckiego. Ale zawsze śmieszne rzeczy mu dawali. Wtedy. I ja też doczekałem się momentu, kiedy mi się te warunki jednak jakoś zmieniły fizycznie. No już nie jestem wygładzonym Czarkiem, tylko pomarszczonym Cezarym. No i tych zmarszczeń nie będę likwidował. Boję się botoksu. Wiecie dlaczego? Bo jak się wpycha botoks w te szczeliny ten, no to się to musi wypełnić. Ja to tak sobie myślałem, nie? Jak tu, to wtedy się czoło. Ja mam w ogóle czoło, zauważcie, takie. Bardzo charakterystyczne, jak mówił reżyser Koterski, że mam tak piękną twarz o czaszkę, że mogę grać Niemca w hełmie bez hełmu. Więc sobie pomyślałem, że jakbym tę twarz o czaszkę jeszcze wypierniczył, bracie, botox. Słuchajcie, ja kiedyś byłem, pamiętam, trochę do Pawła Potoroczyna, byłego męża Grażyny Szapłowskiej, jak oni byli jeszcze w Los Angeles. Zaproszono mnie, jak byłem tam w Stanach. Mówiłem, ty wpadnij do nas, do Los Angeles, pokażę ci. Tam widziałem paru fantastycznych producentów, spotkałem filmowych. Nieważne, w każdym razie pojechałem do nich. Normalnie była zima, a u nich było ciepło. No i pływałem w basenie. Wyobraźcie sobie marzec, a Cezary pływa w basenie w Los Angeles. I się rozluźniłem pierwszy raz w życiu. Ja pod wodą nie otwieram oczu, bo szczypię. I płynę sobie po tego z zamkniętymi oczami, źle wymierzyłem. Jak pierdyknąłem łbem o ścianę, to mi tak, no mi spuchło, tak mi narosło, że ten hełm był podwójny, nie? I słuchajcie, ja pamiętam, że poszedłem do laundry, do pralni, oddać pranie, bo już miałem brudne, nie chciałem moim gospodarzom robić kłopotu, więc zawinąłem wszystko w torbę, a to w Ameryka, bracie, naprzeciwko, zaraz masz ten pralnię taką, że oddajesz, przychodzisz za godzinę czy tam dwie i masz czyste wszystko. I tam taki stał murzyn wielki w tym. I ja wchodzę z tą naroślą na łbie. Wyobrażacie sobie? Wyglądałem jak gangster taki. Mulę taka. Trochę byłem podobny do jednego polskiego aktora. Nie powiem którego. Słuchajcie, i wchodzę i ten murzyn patrzy na mnie i widzę, że ręka mu idzie pod blat. Myślał, że napad. Trzymał za pistolet. Pomyślał, że przychodzi jakiś typ. No tak wyglądałem. Więc starałem się nie pokazywać gdzieś na bankietach filmowych, bo by pomyśleli, że dostał inne role niż miałem. Ale po co ja to mówię? Aha, interesujący moment życia zawodowego. No jest interesujący, bo zacząłem dostawać inne propozycje właśnie. Właśnie gangsterów, tak jak u Władka Pasiekowskiego w Pitbullu. Teraz w serialu dla Kanału Plus. W serialu Żmijowisko też gram takiego. Zauważyłem, że po filmie Volta Julka Machulskiego, gdzie zagrałem taką do tyłu uczesanego skurczy byka, to się to spodobał mój imidż nowy. I teraz też mnie tak czeszą do tyłu i każą straszyć. No to zobaczymy, ile to wytrzymamy w tym imidżu. Ale też dostałem wiodącą rolę w filmie według poematu. A to powiem, bo to jest dalej. Co będę robił. W każdym razie rzeczywiście czas na inne role, także bójcie się. Pytanie numer 3. Jak wyglądały przygotowania do roli wspomnianego Fajkowskiego? Co by nie mówić, ta postać jest częściowo inspirowana panem Kubą Wojewódzkim. A to już jest stwierdzenie, a nie pytanie. A tu mam problem. Dlatego, że rzeczywiście ja spotkałem Kubę przed kręceniem Ślepnąc od świateł. I zapytał mnie, co robisz? I ja mówię, no będę grał teraz w Ślepnąc od świateł, według Jakuba Żulczyka, tego bestselleru. Krzysiek Skonieczny reżyseruje i gram Mariusza Fajkowskiego, wiesz, Kuba, nie?
No tak, tak, czytałem, że to niby ja jestem pierwowzorem. Ja mówię, a nie jesteś? A on mówi, pewnie, że nie. Cała rozmowa z Kubą Wojewódzkim. Można się było tego spodziewać. Panie Kuba, jest pan narkomanem. Tak, jestem. Już, jakby się zaczął tłumaczyć, no to by oszalał. No to myślę, że on dobrze kombinuje, że to tak trzeba odpowiadać. Ja uważam, że postać Fajkowskiego, Jakub Żulczyk, stworzył, zlepił z takiego naszego widzenia celebryty. I przygotowywałem się dosyć poważnie. Dlatego, że kiedy poszedłem na zdjęcia próbne, pamiętam, bo były zdjęcia próbne, czyli casting, to powiem wam, że jak wychodziłem z domu, Edytka mówi do mnie, ale przygotowałeś się, bo ja zobaczyłem, to jest świetny materiał. Mówię, kurde, muszę mieć tę rolę, muszę być przygotowany perfekcyjnie. Ja nie mówię perfekcyjnie, tylko perwersyjnie. Po prostu do imentu, po prostu każdą komóreczką ciała brać. Przygotowałem się, Edytka mówi, jesteś przygotowany? Ja mówię, nie, jestem perfekcyjnie przygotowany. Poszedłem na te zdjęcia z takim nastawieniem i widziałem, że oko błysnęło parę razy reżyserowi i drugiemu reżyserowi. I no widziałem, że jest, że chyba mam. No ale czekam tydzień, chyba dwa. Dzwoni do mnie reżyser Krzysztof Skonieczny i mówi, no ja bym chciał, ale producenci nie chcą. Aha. Ale ja wiem, ale czemu, że co? Dlaczego producenci? No bo wiesz, oni mówią, w sumie mają rację, mówią tak, że no wiesz, że to jest narkoman, ciągnie kokę, nie? I tak dalej, i tak dalej. A ty wyglądasz niestety jak kulturysta. No ja wtedy pokazywałem zdjęcia, nie? Wtedy rzeczywiście byłem napakowany, zresztą Edytce się to nie podobało, dlatego że mówi, wiesz, bo Edytka mówi, też małą głowę. Mówi, no ale w sumie pełna mózgu. Ona mówi, no ale mała. Jak ty się rozbudowujesz ramiona, ja mam szerokie ramiona, bo moja rodzina kowalska zawsze była, czyli kowale od pokoleń. Więc my gdzieś tam, nie wiem, to się w genach dzieci, że jesteśmy szerocy w ramionach. Więc jak ja jeszcze dodam tutaj mięśni, no to wiecie, to już wygląda to tragikomicznie, bo ja szyi nie ćwiczę. Raz, że nie mogę, dwa, no wyobraźcie sobie pazurę z taką szyją. No, jakby był ten, nie? Nie wolno mi, no bo różne role dostaję. On mówi, schudniesz do roli? No, proszę bardzo. I nie mam problemu, żeby chudnąć. To jest, widzicie, ja wiem, że to wielu ludzi mi zazdrości. Ja nie mam problemu, żeby schudnąć. Ja mam problem, żeby nabrać wagi. Ja chyba rok po zdjęciach nie mogłem wrócić do swojej wagi. Ja dopiero teraz mam swoją wagę. Wyobrażacie sobie? Taki numer. Więc schudłem i zrobiłem jeszcze coś, o czym wam nie mogę powiedzieć. Bo, znaczy nie, że ćpałem czy piłem. Nie, nie, nie. Zrobiłem coś jeszcze fizycznego w swoim wyglądzie, żeby byłem troszkę inny. Na prośbę reżysera. To było wielkie ryzyko i wspaniała przygoda. No ale co też nie mogę powiedzieć? Kiedyś, jak będę stary i będzie mi wszystko jedno, to wam powiem. O, umówmy się tak, powiem wam, co zrobiłem, doślepnąc do świateł, jak będzie milion subskrypcji. A zrobiłem coś, słuchajcie, naprawdę ekstremalnego. I to jest, bracie, zagadka, co tylko stara wie. Znaczy żona. Znaczy ona jest młoda. No i reżyser wie i jeszcze ta osoba jedna. Także ten... No, coś ekstremalnego, absolutnie. Ale opłacało się. Opłacało się, uważam, że rola fajna. Fajna, miałem po raz pierwszy dobre recenzje. Miałem recenzje swojej roli. Słuchajcie, po tylu latach doczekałem się recenzji. I najśmieszniejsze w tych recenzjach dla mnie było to, zabawne, nie śmieszne, a zabawne, było to, że wszyscy mówią, patrzcie, Pasura umie grać. To uwielbiam to takie. Dlatego Marek Kondrat zrezygnował z zawodu, bo on już nie chciał udowadniać, że nie jest wielbłądem. No i tak to wygląda. Chcecie to trzecie pytanie dopiero? Ja pierdykam. A jest jeszcze 17. Będę się skracał w następnych odcinkach. Nie wiem, ile ich będzie. A słuchajcie, no Q&A, ale będziecie, jak będziecie womitować po Q&A, to napiszcie, że już macie dosyć, chcecie czegoś innego. Wujek Czarek pozdrawia. Wpadajcie do mnie na kanał. Subskrybujcie, mówcie innym, bo wiesz, do miliona dojdziemy, to zdradzę wam tajemnicę. A miliona, to macie. Czekać i czekać. Tak czy inaczej, dziękuję wam za wszystko. Wpadajcie do mnie na chatę i wpadajcie na kanał mojej żony. Myślę, że jeden z bliższych odcinków powinien zrobić ze swoją żoną, bo dawno jej nie było u mnie na kanale, a jest to osoba jednak godna uwagi. Naprawdę. Kocham ją za wszystko. Ona jest taka niesamowita. Ostatnio wynajęła jakiś hotel. Taki hotel był taki sobie ten... Mówi, jak ci to podoba? I widzi, że ja tak jestem. No, mówię, no wiesz. A ona mówi do mnie, będziesz zadowolony. Wiecie?
Na faceta trzeba znaleźć sposób. I byłem. Wpadajcie do zadowolonego wujka Czarka. Pa, pa, za tydzień.